Jeśli piszesz maturę w roku 2023, albo tak jak ja, kilka lat wcześniej, albo w ogóle podchodzisz do matury w XXI wieku, to prawdopodobnie Twoje życie jest przekozackie. To jest jednocześnie coaching i motywacja, dostarczenie merytorycznej wiedzy i kontekstu na maturę. Także zapnij pasy i zapraszam Cię na opowieść o tak zwanych kolumbach. Kolumbowie to pokolenie, które urodziło się w Polsce w latach XX. XX wieku, czyli na przykład w roku 1900

część z nich urodziła się na przykład w roku 1918 i 19, no i też ich zaliczamy. Kiedy zaczynała się agresja Niemiec na Polskę i w ogóle Druga wojna światowa, te osoby były zaraz po albo zaraz przed y, maturą, czyli ogólnie wchodziły w ten etap dojrzewania i dorosłego życia w momencie, w którym zaczęła się na terenie naszego kraju wojna. Samo to już jest orzeźwiające. Zdaję sobie sprawę, że obecnie geopolityczna sytuacja nie jest idealna, ale taka perspektywa, że obok przygotowań na maturę martwisz się o to czy twój kraj dalej będzie istniał w momencie, w którym piszesz maturę, jest dość orzeźwiająca. Nazwa Kolumbowie nie wzięła się z żadnego związku z Kolumbem, w sensie Krzysztofem Kolumbem, kolonizatorem, odkrywcą itd., tylko wzięła się z opowiadania, Kolumbowie, rocznik 20, tak mi się wydaje, że ono brzmiało. To była taka powieść, którą napisał Roman Bratny już po wojnie, która opowiadała, no właśnie, historię tych ludzi, których scharakteryzowałem przed chwilą. I główna postać tego, tej powieści nazywała się, znaczy miała ksywkę, Kolumb. Kolumbowie dzielili się na dwie grupy i wydaje mi się, że jak ogólnie podziały w literaturze są sztuczne, to ten jest dość naturalny i taki logiczny. Znaczy, dzielimy obecnie Kolumbów, na tych, którzy żyli w trakcie wojny, II wojny światowej, tworzyli w jej trakcie i umarli również w trakcie wojny, najczęściej właśnie w skutek działań wojennych, o czym za chwilę, i drugą grupę, czyli takich, którzy przeżyli wojnę i chłonęli doświadczenia wojny, ale tak naprawdę literacko odpalili się, czy jakby zebrali się w sobie, żeby wylewać to, co dała im wojna w formie przede wszystkim przemyśleń i wrażliwości, dopiero po jej zakończeniu. No to są też osoby, które siłą rzeczy tę wojnę przeżyły i często żyły jeszcze wiele lat dłużej. Do tej pierwszej grupy zalicza się Krzysztof Kamil Baczyński, którego omawia się zawsze w szkole na języku polskim i trudno z nim nie Tyzować. Jako młodzieniec kilkunastu, potem kilkudziesięciu, dwudziestokilkuletni, e, tworzył poezję, no właśnie, pod okupacją. Z Głową na Karabinie i wiele innych jego utworów są tak bardzo przesiąknięte emocjami i horrorem wojny i takim wątpieniem w ogóle we wszystko, co się dzieje dookoła, że warto się z tym zapoznać dla samego po prostu kontrastu z tym wszystkim wcześniej, co było pisane na temat wojny, przez ludzi, którzy tej wojny, nie zaznali. To jest w ogóle bardzo mocne zderzenie pomiędzy Kolumbami, czy tą generacją twórców, a wcześniejszymi generacjami, nawet z dwudziestoleciem międzywojennym, czyli z ludźmi, którzy tworzyli obrazy katastrofy, bo jej się spodziewali, ale jej nie zaznali. A potem przyszli ludzie, którzy dosłownie zaczynali tworzyć sztukę będąc otoczonym horrorem, o którym tam ci wcześniejsi pisali. Krzysztof Kamil Baczyński umarł 4 sierpnia i jest tekstem kultury sam w sobie. Druga postać z tej pierwszej grupy, czyli osób, które umarły w powstaniu i zaliczają się do takich OG Kolumbów, to Tadeusz Gajcy, którego głównym utworem, takim flagowym utworem jest Widma. To jest takie senne zobrazowanie horroru wojny, czyli taki oniryzm. Taki sen, tylko że koszmar i dzieje się naprawdę. Tomasz Gajcy umarł pod gruzami powstania warszawskiego i też był... I też miał w tym czasie dwadzieścia parę lat. Ten gość jest ciekawym przykładem, bo w ramach jego twórczości możemy znaleźć polemikę na przykład ze skamandrytami, czyli z ugrupowaniem, które znasz z poprzednich epok. I w ogóle jest taki filologiczny, on analizuje polską kulturę, chce edukować naród, a jednocześnie ten sam człowiek umiera w Powstaniu Warszawskim z bronią w ręku, a właściwie nie, bo zostanie przygnieciony gruzami, po prostu umrze pod gruzami budynku, który został wysadzony. Ostatni w ramach już takiego właśnie szerszego spojrzenia na pokolenie Kolumbów osobnik, to Gustaw Grudziński, który odróżniał się od tych wcześniejszych Kolumbów, bo był inteligencją, ale nie na miarę stolicy Warszawy, tylko był inteligencją ze, yy, z województwa świętokrzyskiego. Województwu świętokrzyskiemu nie ujmując, nie była to ta sama śmietanka intelektualna, tylko to był po prostu chłopak, który angażował się, znaczy tamci też byli chłopakami, ale jednak z tej elity, elit. A tutaj mieliśmy człowieka, który po prostu angażował się w aktywności obywatelskie, takie jakie były dostępne w regionie. W trakcie wojny uczestniczył w partyzantce, która była. Tak żałośnie zorganizowana, że nawet jej dowodził, to serio jakby jest ujma dla tej partyzantki, że dowodzi tobą poeta, prozaik i osoba, która ma lektury obowiązkowe kilkadziesiąt lat później w szkole. To znaczy, to znaczy że ta partyzantka nie mogła być dobrze dowodzona. Gustaw Grudziński został schwytany przez NKWD i spędził dwa lata, ponad dwa lata w, w ramach systemu GUŁAG. I to nie było miłe doświadczenie i opisał je w swoim, w swoim tomie opowiadań Inny świat. Gustaw Grudziński nie umarł na wojnie, ale nieważne, ile zapamiętasz tej opowieści merytorycznej o Kolumbach. To, co jest ciekawe, ważne i mam nadzieję ubogacające, to ta perspektywa to znaczy, istnieje w naszej historii, czy w historii naszego kraju, całe pokolenie, które do matury podchodziło ze świadomością, że prawdopodobnie swojego kraju nie zobaczą, czy nie uświadczą. Zaraz po tym, jak te maturę zdadzą i że ich przyszłość stoi pod tak potężnym znakiem zapytania, że nie tyle nie wiadomo, jakie będą mieli pytanie na ustnej maturze z polskiego, ale nie wiadomo, czy w ogóle będą w stanie mówić po polsku. No i potem okazało się, że większość tych wizji się po prostu spełnia na ich oczach, więc nieważne, jak bardzo obawiasz się jakiegoś przedmiotu albo jakiegoś zadania, czy jakiejś tematyki, to warto umieścić to po prostu w perspektywie. Ale żeby być fair sam ze sobą, a przede wszystkim z tobą, jeśli dalej stresujecie egzamin maturalny, albo jeśli dalej uważasz, że jest to przerąbanie, trudne wyzwanie, to masz rację. I takie postawienie rzeczy w perspektywie nie ujmuje faktu tego, że matura jest beznadziejna, ale o tym wszyscy wiemy i Internet po prostu jakby zaopiekuje się tobą, jeśli chcesz się upewnić, że masz przerąbane przed maturą, czy po maturze miałeś przerąbane, czy miałaś przerąbane i teraz Twoje życie jest beznadziejne, bo matura jest beznadziejna. Ale po prostu, jako taka alternatywa, wrzucam ci taki wątek, że fakt, że masz maturę jest mega spoko. To tyle. Mam nadzieję, że podziała to na Ciebie motywująco lub po prostu trochę ubogaca Twoją rzeczywistość, nieważne, gdzie się teraz znajdujesz. Wielkie dzięki, że oglądasz moje rzeczy. Jeśli dotarłeś lub dotarłaś aż tutaj, rozwój. Wasz udostępnienie puchacza komuś innemu, komuś kto mierzy się z egzaminem, albo maturą, albo potrzebuje edukacji, albo po prostu go nie lubisz i chcesz mu wysłać jakiś link, który kliknie. I zamiast jumpskera zobaczy puchacza.